nazywa Ja Czarne. Jest to druga edycja tego rajdu w Mistrzostwach Polski. Trasa się dużo nie zmieniła od zeszłego roku, aczkolwiek samo przygotowanie trasy było na pewno dużo, dużo lepsze. Bardzo ciekawe tereny, dużo kibiców. To są takie elementy, które wystarczą, żeby ten rajd był fajny. Bardzo dobra baza serwisowa, łazienki, ciepła woda i tak dalej. To naprawdę stawia ten rajd w gronie najlepiej zorganizowanych rajdów w naszych mistrzostwach. Samochód pracował perfekcyjnie, nic się nie działo, nie możemy żadnej gminy na samochód, tylko jak już to na nas, na nasze przygotowanie. Pilot mówi, że go w tym nie wystraszyłem, nie? Czyli nie było tak źle jeszcze. My chcieliśmy powalczyć o jak najlepsze czasy, a nie o efektowność. Mirek Zabletowy jest to naprawdę bardzo dobry kierowca, który startuje w wielu, wielu rajdach. To jest człowiek, który jeździ z rajdu na rajd. Nim przegrać, tak jak wygrać. Generalnie jesteśmy tu już któryś raz na rajdach Baja Czarne. Są to dla nas naprawdę chyba jedne z najszybszych tras. Przygotowane dla nas akurat są rewelacyjnie, bo lubimy szybko jeździć i to nam sprawia najwięcej przyjemności. Trasy dla nas akurat, nie wiem, są oznaczone bardzo dobrze. No niestety pilot musi czuwać, kierowca też musi patrzeć. No jeśli są jakieś zongi, jest zaznaczone 2 km, a raptem tam w środku tych 2 km mamy jakieś zawijasy, no to nie znaczy, że jak 2 km to mamy jechać do odcięcia. To trzeba jechać jak trasa prowadzi. No o to chodzi, także nie widzimy jakichś specjalnie większych problemów. Organizacyjnie jak zawsze, no przywitani jesteśmy, kurczę, no tak jak w własnej rodzinie. Wszystko na miejscu. No ja uważam, że jeden z naprawdę lepiej zorganizowanych rajdów. Nie ma nigdy problemu, jeśli chodzi o jakieś tam sprawy no, biurokratyczne. Jest fajnie wszystko dogadane i to jest miłe. Jeśli Cię witają ludzie, organizatorzy z uśmiechem, to Tobie już się zaczyna fajnie rajd. Możemy powiedzieć, że był to dla nas jeden ze szczęśliwszych rajdów, bo na dojazdówce przed samą metą odkręcił nam się wał. Ale to odkręcił nam się praktycznie przed samym zdaniem karty. No to już lepszego szczęścia nie mogło być. A druga sytuacja, jakiś tam lekko pęknięty wachlarz, no ale no to było ciężko, były kamienie, na drugim okrążeniu odkryło się mnóstwo korzeni. Dużo przygód nie było, no bo trasa była bardzo dobrze przyszykowana, dużo prędkości i to trzeba przyznać, bo czasami dochodziło do 160 na godzinę, a więc nawigacyjnie też było bardzo ciężko, no bo niestety ten Red Bull, te metry bardzo szybko leciały, ale raczej bez większych przygód.